Także witam bardzo serdecznie na tworzeniu postaci do ostatniej kampanii w grze Warold Battle Cry 2. I będzie to kampania demonów. Demony to czyste zło. Mogą być wojownikami, opryszkami lub czarodziejami. Premia za przewodzenie demonom lub mrocznym elfom. Punkty karne za przewodzenie istotom lasu. Bardzo wysoka walka, średnia zręczność, znaczy słaba zręczność, średnia magia, słaba charyzma. Ten wygląda jak bohater do zmur, ten wygląda jak bohater do demonów, a ten wygląda jak bohater do, nie wiem, sukubów jakiś. Jakie imię dla demona? Pierwsze co mi wpadnie do głowy. Nie wiem czemu sukubo, ale brzmi gównianie. Baku. Baku mi się podoba. Baku. Brązowy bohater. Baku. Klasę ja już mam. W głowie, którą chciałem zagrać. Od początku chciałem zagrać demonem przywoływacze. Bo mi się tak zajebiście to fabularnie podoba, że masz po prostu porąbanego na łeb demona, który przywołuje istoty za przeproszeniem z dupy. I robi z przeciwników kipisz. Ale ma wysokie statystyki. 27 walki na pierwszym poziomie. Trzeba przyznać, że takim minotaurem zajeżdża. Minotaurem zajeżdża. Ale to nie jest taki jak minotaury. Minotaury są jeszcze lepsze w walce. Ale minotaury nie są aż takimi dobrymi magami, z tego co mi się kojarzy. Co my tu mamy? Dowodzenie, trening, przejęcie, magia, zdrowie, okej, nic ciekawego takiego bardzo, ale już takie troszkę bardziej interesujące. Handel 5, rzucanie zaklęci, no to jesteśmy w domu. Szybkość, handel, dowodzenie, ja tutaj celuję wszystko i wszystko w magię i trening. Nic więcej nie potrzebuję, magia, trening. Nie potrzebuję dowodzenia, nie potrzebuję handlu, nie potrzebuję nic. Magia, trening i tyle. No, może rzucanie zaklęć jako deep, wiesz, tam w bok, nie? Ale magia, trening to jest wszystko, what I need, what I want, what I expect. Godzinę mamy już grubo po 8, więc przydałoby się to dość szybko w miarę skończyć. Mam nadzieję, że tak w okolicach max do tam za 15-9 się wyrobię, bo trzeba iść spać, bo jutro do pracy trzeba wstać. Dobra, więc zabierzmy się to za... No, z grubej rury. Sobie porobimy to wszystko. Szukamy tych trzech statystyk. Trening, rzucanie, zaklęć, magia. Magia najważniejsza. Trening drugi i na końcu rzucanie, zaklęć. A reszta to mnie pierdzieli. Nie potrzebuję ani speeda, ani nie potrzebuję morali. Nic nie potrzebuję. Potrzebuję tylko te trzy statystyki. Trening, magia. Dwie główne i troszeczkę rzucania, zaklęć. Ale rzucanie, zaklęć też jakoś tak bez tego, bez parcia jakiegoś niesamowitego. O kurde, się wyteleportował. Masakra. Krew mnie uzdrawia. Co my tu mamy? Gówno, gówno, gówno. Ból mnie oczyszcza. Dowodzenie 4, rzucanie zaklęć 4, szybkość handel dowodzenia. Gówno jakieś. Ból mnie oczyszcza. To wyrzućmy, to wyrzućmy, to wyrzućmy. Zobaczymy, co tam jeszcze w tych dwóch skrzyneczkach jest. Odporność 5, magia 3. Dobra, morale dowodzenie. Tu też jakieś nic ciekawego. Odporność 3 rzuca. O, zaklęcie 3, magia 3. No i to już jest ciekawsze. Bo jest plus 3. Jakby zamiast tej odporności było plus 3 do treningu, to już byłby kruk, po prostu biały kruk. Ale niestety nie jest tak jak chciałem, więc. Więc jest jak jest. Zwycięstwo. O! Doszedłem do... Tak długo gram teraz Warolda, że doszedłem do tego momentu, że nie ma krzyków po mapie. I moje głosy postaci się troszkę zabugowały, bo to po mrocznych krasnoludach jeszcze jestem. Więc git, szybciej się to będzie robić, nie będę musiał czekać na tych krzykaczy po mapie. Więc troszeczkę szybciej się to zrobi, tylko muszę uważać, żeby sobie zapauzować grę w odpowiednim momencie, żeby się gierka przypadkiem mi nie skoczyła pod tym. Bo jak jednak są krzykacze, to jednak masz jeszcze te kilka sekund na ogarnięcie itemów. O, tutaj się ktoś buduje, więc git. Nie niszczcie tej budowli.
Pięć skrzynek. Dobre. Tego niewolnika zabijcie, żeby się tu nie budował. Nie wybudował przypadkiem. To wywalcie, bo to mi niepotrzebny. Lecimy po skrzyneczkach. Pierwsza. Trening 5, walka 4. Kurde, jakbym grał wojownikiem, to już bym miał zajebisty item. Dowodzenie 4, rzucanie zaklęć 3. To nie chcę. Magia 3, morale 4, rzucanie zaklęć 2. I to już jest w miarę ciekawe. Tylko gdyby zamiast tego morale było coś innego. Jakby to było właśnie trening albo coś. Treningu mam 0 jak na razie, co mnie bardzo smuci. Trening 4, przejęcie 4. Nie, bo tu mam plus 6 do tego co chcę, a tam tylko plus 4. Morale 2 to syf. I jeszcze jedno. Dowodzenie 1 też syf. No to niestety niefortunnie. Te itemy możemy powyrzucać. Dobra, kolejna mapa zakończona. Jeszcze tylko 7 szans mam. Czy uda się? Jak myślicie, czy uda się? Czy się nie uda? Zawsze są dwa uda, jak to się mówi. Się uda, się nie uda. Matematyka jest bezlitosna. Dobra, dawajcie syriany do ataku. Ale kurde, dużo ma ataku, trzeba przyznać. 14. Ale ma 8 speeda. Jest jeszcze wolniejszy niż bohater mroczych krasnoludów, bo on miał 10. Stop! Mapa się skończyła. Nie, żyje niewolnik ostatni, dobra. Ale fart. 5 skrzynek. Morale, trening, magia. Ale bardzo niskich tych statystyk jest, więc nie fajnie. Handel 1 to nie. Walka 2 to nie. Handel 4... nie. Kurde, ale supportujące mi tu lecą te itemy. O ja pierdykam, ale syf. Co tam mam dobrego? Magia 3, tutaj tak... No, średniak. Same średniaki to takie bardziej bliżej tego dołu, bliżej tego gównianego... Gównianej strony. Niepokoi mnie to, muszę przyznać. Bardzo mnie to niepokoi. It makes me no rooms, hehehe. Że tak sobie oczywiście pozwolę zażartować. Dobra, seriany, lećcie tam do boju. Zobaczymy co tam ciekawego. Tego kobolda zostawcie, żeby was przypadkiem nie kusiło. Zabijcie tego kasztana i chodźcie tu. Możecie go rozwalić, żeby tam nie wybudował się na wieży. I dobra, 4 skrzynki. Morale rzucanie za... Gówno. Trening 4... Gówno. Gówno, handel trening... Gówno. Ja pierdykam, dość, że słabe staty, to jeszcze nic ciekawego. Zdrowie 3, rzucanie zakończy przyjęcie 3. Nie. Ja pierdzielę, ale syfy. Po pierwsze, praktyczny brak itemów pod 9. Przepraszam. Ja już 7, 8, 9 przyjmuję z otwartymi ramionami. A tutaj nic. Po drugie, nawet nie te staty, co ja potrzebuję. Ja wybieram klasę czarodzieja. Plus 1 do inteligencji. I jedziemy dalej. Ostatnich 5 szans mi zostało. Jeden item potrzebuję. Chociaż jeden. Ja mam trening tak absurdalnie niski, że ja te levele to ja będę wbijał i ich nie wbiję w końcu. By musiały eventy na piątkę expa lecieć, ale to rzadkość pieruńska. Tam jedną jednostkę zostawcie. O, widmo zostawcie. Odsuńcie się. 4 skrzynki, 4 szanse. Hopla. Gówno, ale weźmy na chwilę. Gówno, przejęcie, walka, dowodzenie, gówno. Śmierć mnie zachwyca. Dowodzenie, 4 handel, rzucanie zaklęć. Handel, to już lepszy handel. Masakra. To będzie, to jest do wywalenia. Masakra.
Tu mamy gówno. Szybkość 5, rzucanie zaklęć 4, okej, okay, średnio. Dowodzenie, handel, rzucanie zaklęć, odporność, handel, przyjęcie. Jeden handel, ale tu, no dobra, to zrobimy tak. Nie, tak, zrobimy, dobra. Masakra! Syf! Ja mam zero treningu. Ja mam zero treningu. Syf. Po prostu syf. To jest... Chyba to jest ta klątwa, co mówiłem, że im dalsza kampania, tym kurde... gorszej temy. Znaczy mówiłem, tak mi się wydaje, Kekswu. Że teraz już podpatrzyła gra i powiedziała, Robal, Robal, to jest ostatnia kampania. Damy ci takie ochłapy, chłopie, żebyś się męczył i srał pod siebie ze zdenerwowania. Taką ci zrobimy tutaj przygodę ciekawą. Ty, prawie wszystkich tytanów powybijali, bo kurde. Kurde, nie wiem, ja mam takie podejście, że iluzjoniści dobre itemy dropią. I akurat nic nie wydropił. Nic ciekawego. Trening, odporność. A tu mamy rzucanie zaklęć, magia. Magia większy ma priorytet. Szybkość, handel, rzucanie zaklęć, handel. To te są po prostu lepsze, bo mają tu trójkę, ale zamiast czwórki mam piątkę. Zdrowie, rzucanie zaklęć plus 5, ale to jest magia plus 3, to nie, to zostajemy przy tym, co mam. Oj, oj, oj. Ojeju, jeju. Ja to widzę czarnymi kolorami. Czarne kolory tu widzę. Oj, niedobrze. Tak, hełm średni, ale w tą gorszą stronę. Klatuwa średnia w gorszą stronę. Laska średnia w gorszą stronę. Pierścień średni w gorszą stronę. Buty średnie w gorszą stronę. Pierścień średni w gorszą stronę. I tylko chyba proposzec się broni w miarę jako taką. A mi zostały tylko trzy te do końca. Trzy rolki. Uuu, cieniutko. Cieniutko. Jakbym dostał tą zbroję z istot lasu. Ojej. Ojej. Marzenie świętej głowy. Ojej. To by było, to wtedy by było. Ale ja sobie mogę chcieć, prawda? A, jeszcze jedno, co zapomniałem powiedzieć o Mrocznych Krasnoludach i tym bohaterze, to, że miał absurdalnie wysoką statystykę obrony. Morale, dowodzenie, to główne jakieś. Handel, trening, magia. A ja mam rzucanie zaklęć. Ale to jest 3-4 za 4. Dobra, weźmy to. Przejęcie i przejęcie. Dobra, to jest syf akurat, reszta. Muszę tego treningu trochę pocisnąć. 3 i plus 1, no tutaj jakoś tak. Chcą mi zrobić handlarza tego bohatera. Rzucanie zaklęć 4, odporność 4, to nie, to mam lepsze. Ubijesz tego bohatera? Odporność, moral, walka, syf i ostatnia skrzynka. Och, gówno. To będzie tragedia, tragedia na kółkach. Krew mnie uzdrawia. To jest tragedia na kółkach. Pierścień, nie, średniak w dół. To jest średniak, taki średniak, średniak. Średniak w dół, średniak w dół, średniak w dół, średniak w dół i średniak w dół. Ja mam zajebiście dużo handlu, 25 już mam. 20? Ja będę handlarzem demonem. No szanujmy się, no szanujmy się, no. Powiem tak, nie robi się żartu z żartu. Nie robi się żartu z żartu. Ja sobie demony przywołam do siebie, nie potrzebuję... Nie potrzebuję handlu tyle. Chyba, że gra chce ze mnie zrobić po prostu mirasa handlarza pod demony i będę sobie cinkciarzem, będę wymieniał kryształy na zmory na przykład. Będę mówił, panie, kochany, chcesz pan zobaczyć coś ciekawego? Jak zamieniam kryształ w ten? W zmorę? Zmora ze dwora. Trzy skrzynki, to jest przedostatnia rolka, nie? Gówno. O kurde, ale hita dostałem. Gówno, gówno. Strasznie słaby item. Gówno,
Szybkość 5, trening 3. Nie, to jest, to mam lepszy. I ostatnia skrzynka. Magia 3, zdrowie 2. Trening 3. Za magię 3. Przejęcie zdrowia. Dobra, bierzemy to. Magię potrzebuję, mam tak mało, że to jest głowa mała. Mam tak mało. 16 treningu. Ja po tym powinien mieć w okolicach 30, kochani. 30, a mam 16. Ale mam o 22% tańsze wszystko. XD. Dobra, no będzie teraz ostatnia rolka. Ostatnia rolka. I powiem wam, że takie gówno dostałem, że chyba osobiście ustawię tą rolkę. Zobaczymy, czy się uda osiągnąć to, co chcę. Ostatnia rolka. Czarno to widzę, czarno. Otwarty cesarz, 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 cesarz. Wszyscy razem w jednym tempie. Poziom 50. Poziom 50. Poziom 50. Poziom 50. I poziom 50. Dodatkowo zrobimy, żeby ten krasnolud grał rasą nieumarły. Profesja czarodziej. Iluzjonista. Niech będzie natrętny. Ciekawe, czy zadziała to. I czy wydropi mi jakiś ciekawszy item. Kurde, mogłem armię limity im dać. A, to już walić. 3 enty chłop na dzień dobry przywołał. O kurde. Stop! Kogoś musicie odpuścić, żeby nie zabijali go od razu. Bo tak to itemów nie wyfarmi. Tu krasnoluda zostawcie na razie. I gówno! Dwie skrzynki! Trening 5, rzucanie zaklęć 3. Ja pierdykam, ale syf! Dwie skrzynki, z czego w jednej jest gówno, a w drugiej jest... Trening 3, handel 3. Nie. Dowodzenie 5. O ja pierdykam, ale syf. Proszę, z ciebie wypadnie chociaż coś dobrego. Ale gówno. Mamy tak. Średni hełm. Średnią klatówkę. Gównia. Nie, słabo. Nie no. Średnią klatówkę. Średni miecz. Średni pierścień. Średnie buty. Średni proporzec i średni pierścień. Wszystko ma średnie. Mam magii. 22. Ja na start istotami lasu miałem coś pod 30 parę, chyba 36. Trening, o jest. Statystyki leżą i kwiczą. Leżą i kwiczą. Oj, to będzie długa i ciężka. Oj, przepraszam, długa i ciężka kampania. Oj, 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 panie kuku, kuku, panie kruku. Nie piromanta, tylko przyzywacz. Zagramy sobie przyzywaczem. Przewołuj i kontroluj demony z krainy podziemia. Jazda. Jazda. Dobra, ja idę, zmienię tylko sobie jeszcze poziom na trudny. I widzimy się, jak sobie zacznę rozgrywać tę kampanię. I to będzie długa i trudna kampania z tego, co widzę. Kto jest moim wrogiem? Mroczne krasnoludy, elfy... przepraszam, mroczne krasnoludy, mroczne elfy i nieumarli. Dobra, ja zwijam z tego burdlu. Życzę państwu miłej, spokojnej przede wszystkim nocy. No i zobaczymy się... Mam nadzieję, że już niebawem. Także serdeczne papatki. Hejcia, na razie. Dobranoc, pa. To będzie trudna kampania z takimi gównoitemami. O Jezus.